Cześć, ja jestem Daniel, wy oglądacie kanał RR Moto i w tym filmie powiemy sobie, jakie są największe zalety i różnice pomiędzy kaskami szczękowymi premium. Mamy HJC RPH 91, mamy Shoya Neotech 3 oraz Schuberta C5. Zaczynamy! Po pierwsze, najważniejsze, miałem okazję dzisiaj powiedzieć w każdym z tych kasków i powiem Wam jedno. Obcowanie z nimi, tak, na co dzień to jest czysta przyjemność, więc który ostatecznie nie wybierzecie, to będziecie i tak zadowoleni. Ale postaram Wam się pomóc wybrać ten, który najbardziej będzie odpowiadał Waszym potrzebom. Czyli omówmy sobie różnice i jak się w nich przede wszystkim jeździ. Zacznijmy od skorupy, ponieważ tutaj faktycznie lekkie różnice są. Natomiast jak dla mnie skorupa Shoya, czyli AIM, oraz skorupa HJC, czyli w tym wypadku PIM Plus, są zbliżone do siebie, ponieważ mamy tutaj kilka różnych warstw włókien szklanych i organicznych. I pod tym względem oba te kaski są po prostu bardzo mocne, trochę bardziej wychodzą przed szereg niż Schubert, który z kolei posiada włókno szklane wzmocnione jedną warstwą włókna węglowego. De facto Schubert z nich wszystkich jest najlżejszy, ponieważ dla rozmiaru L, czyli tego większego rozmiaru skorupy, waży 1660 gramów, tu mamy 1700, a tutaj mamy 1750. Więc teoretycznie prawie 100 gramów różnicy pomiędzy HJC a Schubertem, natomiast tak dobre w HJC jest wyważenie tego kasku, że kompletnie tego nie czuć. Jak dla mnie te kaski w zasadzie ważą tyle samo. Takie odczucie jest na głowie. Natomiast faktycznie te skorupy w Shoyu i HJC będą trochę lepsze. Ale idziemy dalej. To, co dla nas jest bardzo, bardzo istotne, to szczęka, czyli otwieranie szczęki i jazda z tą szczęką. Jeżeli chodzi o systemy otwierania, każdy ma troszeczkę inny przycisk, ponieważ HJC ma najbardziej schowany ten przycisk, on tylko delikatnie wystaje, palec praktycznie wkładamy do środka, naciskamy, idzie to wszystko do góry i pod tym względem jest bardzo dobrze. Shoy ma bardzo fajnie wyeksponowany przycisk, ale nie na samym dole, także w razie jakbyśmy uderzyli jednak samym kątem naszej szczęki, to się ona nie otworzy. Przycisk trzeba pociągnąć w dół i szczęka idzie do góry i tutaj mamy, jako jedyny z tych kasków, nie ma manualnej blokady szczęki, tylko automatyczną, czyli kiedy otwieramy tą szczękę, czujemy, że ona się, jeszcze jedno mocne pociągnięcie i ona w tym momencie jest zablokowana, samoczynnie nie opadnie. Tu mamy manualną blokadę, tu również mamy manualną blokadę. Natomiast jeżeli chodzi o otwarcie Schuberta, to tu jest na samym dole właśnie ten przycisk. Pociągniemy go do góry i w tym momencie otwieramy tą szczękę. Teoretycznie jest to mniej bezpieczne miejsce na umiejscowienie przycisku, natomiast jest najwygodniejsze. Ale trzeba podkreślić to, że mechanizm otwierania i zamykania szczęki w każdym z tych kasków działa po prostu perfekcyjnie, bardzo przyjemnie i ma takie smukłe po prostu działanie. Otwieranie, zamykanie, wszystko dzieje się w ułamku sekund i bardzo wyczuwalnie. Natomiast jeden bardzo fajny system posiada Schubert, którego konkurencja po prostu nie ma. I jest to zapamiętywanie położenia naszego wizjera. Czyli otwieramy sobie wizjer na przykład do połowy, bo wpuszczamy sobie powietrze, jedziemy przez miasto. Chcemy na chwilę otworzyć szczękę, bo są mega fajne widoki. Naciskamy przycisk. To wszystko idzie oczywiście do góry w taki sposób, ale kiedy zamkniemy z powrotem, to wizjer zostaje w tym samym miejscu, kiedy był, zanim otworzyliśmy szczękę. W żadnym innym kasku czegoś takiego nie ma. Weźmy sobie na przykład Shoya, otwieramy lekko wizjer, czyli takie same położenie. Szczęka idzie do góry. I teraz opuszczamy szczękę w dół. I wizjer jest całkowicie zamknięty. Tylko Schubert ma ten system zapamiętywania położenia wizjera. I to też jest bardzo ciekawa rzecz. O dziwo, jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do tej wentylacji z otwartym właśnie wizjerem, to jest to bardzo przydatna rzecz, bardzo przyjemna tak na co dzień. Natomiast jeżeli chodzi o jazdę z otwartą szczęką, no bo skoro mamy już taki kask, to chcemy sobie pojeździć również ze szczęką otwartą. Nie zaleca się generalnie jazdy z otwartą szczęką w kaskach klasycznych, czyli takich jak tutaj mamy, z większą prędkością, ponieważ zawsze one tworzą opór aerodynamiczny i im większą prędkość będziemy mieli, tym bardziej nasza głowa będzie wędrowała do tyłu, ponieważ będzie ją pchał cały ten opór aerodynamiczny, który tworzy kask z podniesioną szczęką do góry. Plus też ciężar wtedy idzie wyżej, więc wygoda w tym momencie spada. Ale da się spokojnie jeździć do prędkości 50-70 km na godzinę z otwartą szczęką, a w tym wszystkim spisuje się najlepiej, uwaga, HJC. Dlaczego? Otwórzmy jednak
wszystkie szczęki i myślę, że sami zauważycie, o co chodzi, w czym tkwi ta różnica. I teraz Adam Wam pokaże na zbliżeniach, jak to generalnie wygląda, natomiast zauważcie jedną rzecz. HJC popracowało tak bardzo nad aerodynamiką swojego kasku, gdy szczęka jest u góry, że on jest maksymalnie, ta szczęka jest maksymalnie zbliżona do całej reszty skorupy i tak naprawdę robi jak najmniejszy żagiel. W dodatku te powietrze nie wlatuje pomiędzy kask a szczękę, tak jak jest w przypadku Schuberta czy Shoya, więc im większa prędkość, tym ten opór jest mniejszy tak naprawdę w porównaniu do konkurencji, gdzie faktycznie tą głowę do tyłu zaczyna cofać. Więc jeżeli chcecie jeździć w kasku szczękowym klasycznym, klasy premium i chcecie często otwierać tą szczękę i jeździć z otwartą szczęką, to pod tym względem HJC mocno wychodzi przed konkurencję. Ta aerodynamika naprawdę pod tym względem jest świetna. Kiedy zamkniemy znowu nasze szczęki, to pod tym względem tutaj każdy z producentów bardzo mocno napracował się pod względem aerodynamiki. Każdy z nich, czyli i Schubert, i Shoy, i HJC ma swój tunel aerodynamiczny i robią ogromną robotę. HJC jest najbardziej wyprofilowany w sposób sportowy. Shoy bardzo mocno popracował nad tym, żeby nie generować dodatkowego hałasu i zobaczcie sobie, że na przykład ten element tutaj, który się pojawił, ten plastik, zgrywa się z całością skorupy. W HJC na przykład tego nie ma i tutaj widać, że jest wyraźny uskok, więc pod tym względem na przykład Shoy przyłożył się bardziej. Oni to opracowali, rozpracowali to świetnie, więc tutaj po prostu aerodynamika w tym zakresie jest lepsza. Znowu Schubert bardzo mocno pracował nad tym, żeby jego kask był jak najcichszy, więc środek Schuberta jest taki, można powiedzieć, najbardziej mięsisty, najgrubszy i najlepiej wygłusza wszystkie zewnętrzne hałasy. Każdy z tych kasków jest cichym kaskiem. Tutaj absolutnie nie ma dyskusji, każdy z nich jest cichym kaskiem, natomiast faktycznie Schubert jest i wygodny, i delikatnie cichszy niż pozostała dwójka, ale naprawdę delikatnie. To nie są ogromne różnice. Tak samo pod względem wygody. Każdy z tych kasków jest wygodny, ale Shoy tutaj wychodzi lekko przed szereg, ponieważ faktycznie kiedy go zakładałem, kiedy zakładałem okulary, kiedy to wszystko było na mojej głowie, to czułem w tym momencie, że to Shoy jest najwygodniejszym z całej tej trójki. Więc każdy ma taką swoją mocną cechę. Ale jeżeli chodzi o dopasowanie i wygodę, to Schubert z kolei występuje w największych rozmiarach, ponieważ tutaj mówimy aż o rozmiarze 3XL i w środku, tak jak Wam wspominałem, ma najwięcej miejsca. Zresztą widać, że ten kask jest po prostu większy od pozostałej dwójki. I to z kolei wpływa na to, że wszystkie osoby o większych głowach albo na przykład bardzo masywnych szczękach, kiedy nie mogą zmieścić się do innego kasku, to w Schubercie odnajdują się bez większych problemów. W dodatku każdy z producentów umożliwia personalizację wnętrza, czyli wymienianie elementów wyściółki na większe lub mniejsze. Szczególnie kiedy macie masywne szczęki i żaden inny kask Wam nie pasuje, to od razu bym spróbował Schuberta, bo to może się okazać ten złoty środek. Jeżeli chodzi o wentylację, to też jest bardzo ciekawy element, ponieważ mamy motocykl turystyczny z wysoką szybą i chcemy z tej wentylacji korzystać. Mamy zamkniętą szczękę, bo powiedzmy jedziemy na autostradzie, wtedy szczęki nie otwieramy. Chcemy z tej wentylacji korzystać. Jeżeli chodzi o górną wentylację, to w tym momencie każdy ma otwieraną wentylację u góry, przeważnie w dwóch lub trzech poziomach. Natomiast bez żadnych wątpliwości mogę Wam powiedzieć, że dla mnie HJC pod tym względem wygrywa. Być może dlatego, że ma bardzo dużo wyciągów, ponieważ tutaj mamy jeden regulowany wyciąg powietrza i dwa poniżej, które są na stałe otwarte. W każdym innym kasku mamy po jeden na stałe otwartym elemencie, chociaż on może się rozwijać, na przykład tutaj mamy dwa, a tu mamy aż trzy wyloty, natomiast one są w jednej linii, a tutaj mamy u góry i niżej. I dzięki temu faktycznie ta górna część wentylacji bardzo mocno działa. Jeżeli chodzi o wentylację na szczęce, one są porównywalne, natomiast w Schubercie mamy aż dwa takie kanały wentylacyjne i pod tym względem faktycznie on zasysa trochę więcej tego powietrza. W dodatku mamy tutaj filtr antypołowy, który możemy sobie wymieniać, a ta górna wentylacja dmucha tylko na nasz wizjer, więc pod tym względem też jest bardzo przyjemnie. Ciekawostka jest taka, że każdy z tych kasków posiada pinlocka, ale tylko Schubert dostarcza nam kask już z zamontowanym pinlockiem. Podsumowując, każdy z tych kasków należy do klasy premium i którego nie wybierzecie, będziecie zadowoleni. Osobiście w tych kaskach dzisiaj miałem okazję pojeździć i było po prostu przyjemnie. Najmocniejszym punktem HJC jest aerodynamika w momencie, kiedy mamy otwartą szczękę, a także górna część wentylacji, bo po prostu robi najlepszą robotę. Mamy tutaj także regulowaną blendę, natomiast każda blenda w tych kaskach jest po prostu długa,
ciemna i przyjemna. Choice z kolei jest najwygodniejszym kaskiem z całej trójki. Tutaj po prostu bardzo przyjemnie, miło się jeździ i wszystko działa z takim japońskim, precyzyjnym podejściem. Schubert z kolei wyróżnia się tym, że ma najwięcej miejsca w środku, więc będzie pasował dla wszystkich osób, które po prostu w żaden inny kask się nie zmieszczą, albo nie będzie im tak wygodnie. Tutaj na pewno odnajdą coś dla siebie. Można to bardzo mocno personalizować i mamy takie fajne systemy, jak chociażby system zapamiętywania położenia naszego wizjera. Więc widzicie, że każdy z tych kasków ma swoje mocne elementy, ale jeżeli chodzi o taki kręgosłup, to są po prostu równie dobre kaski. Więc teraz już wiecie, które elementy są najmocniejsze w każdym z tych kasków. Poprzymierzajcie i wybierzcie ten, który leży Wam najlepiej na głowie. A jeżeli chcielibyście przymierzyć wszystkie te kaski naraz w jednym miejscu, to nie ma nic łatwiejszego niż paść do nas, do RR Moto, bo każdy z tych kasków tam znajdziecie w bardzo szerokiej rozmiarówce i przy okazji w kilku bardzo ciekawych grafikach. Ja jestem Daniel, Wy oglądaliście kanał RR Moto i widzimy się już wkrótce w kolejnych filmach.